pychane wtedy w górę. To, że on wisi przez chwileczkę płozami do góry, to może być tylko ten jeden, jedyny moment. Pilot doskonale wie, w którym momencie musi obrócić tą maszynę, aby ona z powrotem nabrała i prędkości, a przede wszystkim sterowności. W przypadku innych cięższych śmigłowców no nie jest to możliwe. Zobaczcie, jak ciasne są to pętle. Chcę dodać, że niewielu pilotów na świecie, w tym właśnie oglądany Felix Baumgartner, ma dopuszczenie do wykonywania pełnej akrobacji na śmigłowcach. Jeszcze jeden wywrót. I widzicie, trwa to dokładnie ułamek sekundy, kiedy śmigłowiec jest oparty o ten wirnik i natychmiast jest przywracany do standardowego lotu, tak jak teraz w czasie tej beczki. No, musicie powiedzieć, że wygląda to spektakularnie i niesamowicie. Wielkie brawa, Felix Baumgartner prezentuje wam pełnię swoich umiejętności. Pilotów na świecie, którzy...